Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Na wstępie będzie cytat, ale oglądając ten materiał, słuchając tego, co jest mówione, zwróćcie Państwo szczególną uwagę nie tylko na to, co jest mówione, ale również na to, kto wypowiada te słowa i gdzie, w jakim studiu, co jest na scenografii. Posłuchajmy teraz. Ukraina otrzymała od Polski naprawdę duże wsparcie i powinna zacząć się doceniać, to między innymi mówił minister Przedacz. Ja byłem przekonany, że oni zachowają się tak jak trzeba. Po prostu, że nikt nie będzie musiał się upominać o takie rzeczy. Że w sytuacji, kiedy prezydent mówi, że w buczy doszło do ludobójstwa i każdą osobę odkopiemy, do, dokonamy ekshumacji, z honorem pochowamy i to mówi się przy polskim prezydencie, to pytam się, a nasi obywatele to co? Zwierzęta hodowlane? Przy tym jak szef IPN-u ukraińskiego mówi dobrze, będziemy ekshumować, jak najpierw wszystkie pomniki banderowców w Polsce wyremontujecie. No to to jest normalne to jest podejście? Prawda jest taka, że Ukraina nie walczy za żadną Europę, tylko wa walczy o własną państwowość. Ale ile razy polskie władze też mówimy, no, no, Europę, to mówiły? No właśnie rzecz za całą Europę. to jest to, co, no, to, to, co pan razy. powiedział, że wtedy przyjęto narrację, że oni walczą za Europę, że trzeba im pomóc, dlatego że oni walczą za Polskę. Że Łyński mówi, my bohaterami, my jesteśmy bohaterami, bo walczymy za wszystkich. No nieprawda. Wy walczycie za własny kraj. My co możemy, żeby wam pomagać, ale na litość boską, to my się mamy upominać o takie proste rzeczy. Przyjechał do Warszawy na Zamek Królewski, prawda czy nie? No tak. Szablą odbierzemy, mówił czy nie mówił. A komu m, e, dał komuś najwyższe oznaczenie Na przykład prezydentowi narodowi polskiemu, na twoje ręce składam najwyższe odznaczenie za jego postawy i tak dalej? Nie. To prezydent jemu dał. A za co pytam się? O order Orła Białego. No, za to, że odnosimy od polskich władz, że Ukraina walczy za Polskę. Tak? To tak? Jest... Słyszymy i ponosimy Sensową. Kapitału, kapituła, Orła Białego nadużyła treści um, możliwych do zastosowania. Pan Żeleński, ani cała Ukraina nie walczy za Polską. Polska tak, była tak, pierwszym tak, krajem, tak, który dostarczył im amunicję i broń strzelecką. Pierwszy kraj na świecie. I pytam się, czy kto inny tak by się zachował. To tylko Polaków było na to stać. My ich potraktowaliśmy jak własną rodzinę. Taka jest prawda. Absolutnie. Ponieważ to jest tak, że nie zajmujmy się 200 tysiącami niepochowanych zajmujmy, Polaków. Jak najbardziej. Ale kto przecież jest komisja polsko-ukraińska do trudnych spraw. Czy Pani wie, że polska delegacja wstała i wyszła, bo nie było z kim rozmawiać? Czy Pani wie, że dwa tygodnie temu, dokładnie dwa tygodnie temu mer Lwowa ogłosił banderę Bohaterem Narodowym i bohaterem Lwowa? Przecież to my żeśmy pokazali serce, nie oni. My. Mocne, nie? Jeszcze niedawno, gdyby. Ktoś coś takiego próbował powiedzieć w jakimkolwiek medium głównego nurtu, zostałby co najmniej okrzyknięty ruską ONUCą, co najmniej okrzyknięty zdrajcą, co najmniej okrzyknięty pisowskim pachołkiem, agentem Putina, coś takiego, prawda? Teraz przeszło to w medium głównego nurtu, dość mocno proukraińskim. No, dość tego stopnia. Że w studiu SuperEkspresu, bo to mowa o studiu SuperEkspresu, jakby ktoś nie zauważył, w scenografii z tyłu mamy dwie flagi, polską i ukraińską. No i ktoś powie, to jest Krzyśku, wyraz Solidarności, wyraz wsparcia i tak dalej. Drodzy Państwo, znacie jakikolwiek inny kraj, w którym media wzięłyby do swoich logotypów, nie mówiąc już tam o scenografii z tyłu, flagę obcego państwa? No ja nie znam takiego żadnego. Innego, innego państwa. W Polsce są nagminne. Manipel, flaga Ukrainy. TVP, flaga Polski i Ukrainy. PAP, Polska Agencja Prasowa, flaga Ukrainy. Wirtualna, Polska, drodzy Państwo, też flaga Ukrainy, flagi polskiej. Nie ma nawet, ostatnio zmienili kolorystykę loga, była taka czerwona na białym tle. Kojarzyło się z barwami Polski, teraz już jest niebieska. Ale tła nie zmienili na żółty, tła nadal jest Nadal jest niebieskie, nadal jest białe. Także drodzy Państwo, no, bardzo, bardzo mocno tutaj u nas jest taka narracja, ciągle jeszcze obecna w logotypach. Nie wiem, czy ona się będzie zmieniać. Taka narracja, że Polska i Ukraina to prawie, że mają tworzyć taką jedną wspólną Unię. Co zresztą nie, nie przejawia się wyłącznie w symbolice. Przypominam, że. Minister prezydencki już były, ale ciągle bardzo aktywny, Kumoch, zdradził się, a potem zostało to potwierdzone przez samego prezydenta Dudę, że w tajemnicy przed narodem polskim od mniej więcej chyba maja czy czerwca zeszłego roku, czyli od już od ponad roku, przygotowywany jest traktat. Polska-Ukraina, i on jest przygotowywany w tajemnicy przed narodem polskim, a ten minister Kumoch przyznał się, że najpierw poznają jego treść Ukraińcy niż Polacy. Co zresztą jest standardem, że my, Polacy, dowiadujemy się o bardzo istotnych rzeczach, które nas dotyczą, na przykład od zagranicznych polityków albo z zagranicznych mediów, ale nie o tym tutaj, dzisiaj. Pierwsza rzecz. Te słowa, takie powiedziałbym. Za które właśnie jeszcze niedawno człowieka by po prostu zwyzywali, odsądzili od czci i wiary, e, padły w mediach głównego nurtu i w zasadzie nic się nie stało. Więcej można się nawet zastanawiać, czy to jest niezmiana pewnego trendu. Druga rzecz, równie istotne na to, co zostało powiedziane i gdzie zostało powiedziane. Jest to, kto to powiedział. Pan Marek Jakubiak jest to bardzo barwna postać. Osobiście pana Jakubiaka lubię, szanuję, prywatnie go cenię, nawet yy, mamy do siebie telefony, także jeśli pan, panie Jakubiak to ogląda, to ja bardzo serdecznie, do, bardzo serdecznie pada pozdrawiam, bo oczywiście nic prywatnie do pana nie mam, ale trzeba być obiektywnym. I pan Jakubiak znany jest z wypowiedzi bardzo Daleko propisowskich, nawet w kręgach, w zasadzie chyba we wszystkich kręgach, w których się obracam, obracam się naprawdę w bardzo wielu kręgach. Dość powszechnie pan Jakubiak jest nazywany pewną for, forpocztą pisowskiej myśli politycznej, nie pisowskim propagandystą, tylko forpocztą pisowskiej myśli politycznej. Co to oznacza? Oznacza to, że dość powszechnie powiedzmy wśród ludzi, którzy zajmują się polityką od strony komentatorskiej, od strony zaplecza, od strony zawodowej, od strony politologicznej pan <laughs> Jakubiak kojarzony jest jako osoba, która jest takim swoistym z jednej strony balonikiem meteorologicznym, a z drugiej strony takim politycznym klinem. Mówiąc krótko, jeśli PiS chce przetestować jakąś narrację, sprawdzić, jak ludzie na to zareagują, to wysyłają pana Jakubiaka, głównie do pisowskich mediów, i pan Jakubiak to mówi. No i patrzą, jakie jest, yy, jaka jest reakcja społeczeństwa. Głównie wyborców PiSu. Jeśli jest oburzenie, to pan Jakubiak jest cofany, przez kilka tygodni go nie ma w mediach. Było, minęło, nie ma. Natomiast jeśli jest dobre przyjęcie tego, co mówi pan Jakubiak, to zaczynają powoli o tym mówić politycy Prawa i Sprawiedliwości. Najpierw niższych szczeblu i typu drugo, trzeciorzędny poseł, potem y, pose, ten pierwszy o planowi posłowie, potem wiceministrowie, ministrowie, aż w końcu coś tam bąknie sam pan premier Morawiecki, czy typowi forszpanowi ministrowie. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo pokazuje, że moim zdaniem mamy zmianę narracji w sprawie Ukrainy. Tak jak jeszcze niedawno, narracja była dokładnie taka, jak powiedział pan Jakubiak, tak teraz ta narracja jest całkowicie odwracana. I to trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Ta narracja mniej więcej taka, jak powiedział pan Jakubiak, choć może nie aż tak ostra, ale czasem ostrzejsza, a czasem mniej ostra, była drodzy państwo ze wszystkich partii sejmowych. Tak drodzy państwo, ze wszystkich partii sejmowych. Nawet drodzy państwo, Konfederacja, która w tej chwili wybija się jako taka partia rozsądku względem konfliktu na Ukrainie, miała polityków i nadal ma polityków, to jest ich jeden z lider, liderów ich yy, kampanii wyborczej. A przepraszam, jeden z, listu, jeden z liderów yy, ich list wyborczych. Takie oto wypowiedzi. Posłuchajmy. Czy polski rząd robi dobrze przekazując takie ilości uzbrojenia Ukrainie? Tak, ja uważam że, to. I uważam, że jesteśmy w czasie wojny pośredniej z Rosją. Nie ma co tu ukrywać, tak? No Ta wojna jest również w naszym interesie. Jedynym państwem, które militarnie zagraża Polsce jest po prostu Rosja jej osłabienie jest w naszym interesie. Już nie mówiąc jakiejś moralnej słuszności tutaj, która oczywiście leży po stronie napadniętych sąsiadów, którzy zostali dość osamotnieni na tym placu boju, bo pamiętamy memorandum budapesztańskie, w którym gwarantowano im, że jeśli się zrzekną broni atomowej, to inne mocarstwa zagwarantują jej nietykalność. No, jak widać nie, nie, nie zagwarantowały jej skutecznie. Wie więc zarówno moralnie, jak i tak strategicznie, no oczywiście powinniśmy to robić. Bo sprzęt nie jest po to, żeby stał w hangarach, tam, czy w garażach, tylko po to, żeby walczył w naszym imieniu, żeby osłabiał naszych wrogów. Czy to załoga tego czołgu mówi po polsku, czy po ukraińsku, strzelając z naszych wrogów, to jest wtórna sprawa, tak? Ważne, że osłabia naszych wrogów ostatecznie. Tym jest to dobra inwestycja. Bardzo wiele państw prowadzi właśnie taką politykę. No, nie ma tu co prawda powiedzenia, że... Ukraina walczy za nas, ale jest powiedziane, że Ukraina walczy w naszym interesie i w ogóle Rosja jest naszym wrogiem, i to jest wszystko jedno, kto strzela z polskich czołgów, byleby do Rosjan. Więc powiem szczerze, że. Ta wypowiedź Dobromira Sośnierza, który wówczas, gdy to mówił, zdaje się ciągle był w Konfederacji, potem go z tej Konfederacji wypierdi, czyli teraz znowu wrócił, ale gdy to mówił, zdaje się, był w Konfederacji, jeśli dobrze sprawdziłem datę, no jest nawet jeszcze dalej idąca niż niektóre wypowiedzi pisowców. I żeby tutaj nie było wątpliwości, mniej więcej w tą samą stronę szli politycy PSL-u, Hołowni, Platformy Obywatelskie, oni się tam tylko przerzucali, który bardziej proukraiński. Doskonałym przykładem tego są chociażby flagi. O. Jak pamiętam, że jak się zaczął ten cały konflikt na Ukrainie, to ja byłem na wakacjach, w wywiśle. Znaczy na wakacjach, no na urlopie, tak, zimowym urlopie w wywiśle. Wcześniej, oczywiście, dużo wcześniej zapowiedzianym, i pamiętam, wróciliśmy do Warszawy. No i gdybym nie wiedział, że jestem w Warszawie, to ja bym pomyślał, że jestem w Kijowie. Drodzy Państwo, wszędzie pełno flag Ukrainy, ale naprawdę wszędzie. Ja w ogóle zastanawiam się skąd tyle flag Ukrainy było na terenie Polski. Bo tych flag było zatrzęsienie. I to, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to flagi Ukrainy na autobusach, na tramwajach i na takich samochodach nadzoru ruchu w nadzoru ruchu komunikacji miejskiej. Czyli na takich elementach podległych samorządowi warszawskiemu, prezydentowi Warszawy, który jest z Platformy Obywatelskiej. Pamiętam, bardzo mocno mnie to uderzyło, że na urzędzie mojej dzielnicy flaga Ukrainy. E, na autobusach flaga Ukrainy. No wszędzie pełno było tej flagi Ukrainy, nie tylko na rządowych budynkach, ale również na samorządowych budynkach. Dlaczego o tym mówię? A no dlatego, że potem drugi raz... W kontekście flag, nawet to widać na mojej relacji z tego marszu Tuska, to on, bo kiedy był, chyba na początku maja, jakoś tak, nie, że tam nie było żadnych flag Ukrainy. Zobaczcie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że politycy wiedzą doskonale, jakie są nastroje w Polsce. Wiedzą, że Polacy. Po półtora roku wspierania Ukrainy, która wywołała to wspieranie takie, a nie inne efekty, niektórzy też mają swoje osobiste, powiedzmy, jakieś odczucia, jeśli chodzi o czy swoje osobiste, nazwijmy to kontakty, osobiste relacje. No, mówiąc krótko, nastawienie Polaków względem wspierania Ukrainy i Ukraińców zmieniło się bardzo mocno. O ile na przełomie lutego i marca gro Polaków naprawdę bardzo mocno chciało wspierać Ukrainę i, i Ukraińców, i do tego stopnia, że ludzie, którzy zadawali niewygodne, ale trafne pytania, byli po prostu zakrzykiwani i dehumanizowani. Bardzo podobnie jak jeszcze miesiąc wcześniej, ludzie, którzy nie chcieli dobrowolnie przyjąć preparatu. To było dokładnie to samo. Ludzie po prostu mieli takie klapki na oczach. Tak jak w styczniu 2021, dosłownie strach było powiedzieć komuś, zwłaszcza tak jak ja żyję w bardzo liberalnej Warszawie, to jeszcze w jednej z bardziej takiej lipkowej dzielnicy, to powiem szczerze, po, powiedzieć u nas publicznie coś takiego, że słuchaj, ale tych niezaszczepionych. To wy traktujecie fatalnie, wiecie, wy ich odczłowieczacie. To nie można tak robić, że jak ktoś nie przyjął dobrowolnie preparatu, to mu się nie pozwala wychodzić z domu. No, ten biedny chyba oszalał. Przecież ten facet zachowuje się jak Niemcy w latach 30. No, ludzie, do czego to wtedy doprowadziło, nie? Zwłaszcza, że już mamy tam którąś dawkę, którąś falę. Ludzie. Może nie tędy droga, wiecie. Profesor Piątek mówił, że pierwszą ofiarą wirusa nie mogą być prawa człowieka. Jezu, jaka at atak. To od razu było gadanie, że ty chcesz, żeby ludzie poumierali. Yy, idź ty, szurze, płaskoziemco, załóż se w czapeczkę. Wiecie, za proste skojarzenie historyczne, że takie odczłowieczanie i odbieranie praw człowieka już raz skończyło się okropnie. Się skończyło się drugą wojną oświatową i pogromami, tak? I że może nie tędy droga. Było takie pioruńskie zacietrzewienie, nie? Tak samo <laughs> miesiąc później, pod koniec lutego, równe zacietrzewienie z taką, powiedziałbym, pianą na ustach, taką czystą nienawiścią, taką chęcią wydrapania ludziom oczy, ci sami ludzie, Mieli, gdy im zadawałeś takie inne pytanie. Słuchaj, ale miesiąc temu, to ty uważałeś, że z własną rodziną nie możesz się spotkać, na wigilię własnych wnuków nie wpuściłeś, bo się bałeś Covid'a, a teraz przyjmujesz po swój dach trzy obce rodziny, Żadna z nich, żaden z tych ludzi nie jest zaszczepiony, nie przebadałeś ich, nie przetestowałeś ich, ty się nie boisz. I znowu, pełna furia, taka, taka furia, taka totalna, nie? Że ty idź tam, zgnij gdzieś tam, idź się, kurczę, do Wagnerowców zaciągnij, ty taki, i, i owaki, ty agencja Putina, ty onuco, ruska i tak dalej, śmierdzą ci onuce, gdzie kupiłeś te onuce? Żeby było śmieszniej, wtedy można było kupić na legro za 8 zł. Ale, ch i żeby było śmieszniej, ludzie kupowali. Nie wiem, czy, czy nie wiem, nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście, Rzeczywiście tak było. No i o co chodzi? Chodzi o to, że politycy robili to, co robili, bo było za ogromne przyzwolenie społeczne. A wręcz była taka czysta chęć społeczna, być może nawet u mniejszości. Tak mam nawet wrażenie, że u mniejszości. Ale ta mniejszość była na tyle agresywna, że była w stanie uciszyć wszystkich pozostałych. Kara za odezwanie się była tak gigantyczna, że ludzie, którym się to nie podobało, siedzieli cicho. I co jest ciekawe, drodzy Państwo, ludzie, którym się to nie podoba, do dziś siedzą w większości cicho. Na początku maja też siedzieli cicho. Natomiast już wtedy z wiecy wyborczy, choć jeszcze kampanii wyborczej nie było, ale wiece wyborcze już były, tylko formalnie to było jakieś tam spotkanie z posłem, senatorem, ministrem, marszałkiem sejmu, ale wiadomo, że to były wiece wyborcze. Poznikały stamtąd flagi Ukrainy. Same flagi Polski. Kolega zrobił prowokację, próbował wejść z flagą Ukrainy na taki wiec, no i się okazuje się, że go nie wpuścili. Co jest bardzo ciekawe, to oznacza, że to nie było tak, że ludzie po prostu nie przychodzili z flagą Ukrainy, to oznacza po prostu, że organizatorzy sobie nie życzyli. Na marszu Platformy Obywatelskiej, zwanym tym marszem Tuska, pamiętacie, ten co mi TVP podpierdzieliło materiały i podało kogoś innego za, e, za źródło, nie? Tam też nie widziałem ani jednej flagi Ukrainy. Wyobrażacie sobie, tu mówi pół miliona ludzi. I żadnej flagi Ukrainy? Już pomijam fakt, że nasi bracia Ukraińcy nie chcą wspierać demokracji i tak dalej, zostawmy to, ale żadnej flagi, nie? Dalej. Czyli jak dla mnie, w sprawie Ukrainy to jest wyraźnie tak, że politycy doskonale wiedzą, jakie są nastroje społeczne i zaczynają gadać tak, żeby te nastroje społeczne zadowolić. Dokładnie tak, jak swego czasu powiedział pan Mateusz Morawiecki, że kluczem do zwycięstwa politycznego w Polsce jest wsłuchanie się w głos ludu, dowiedzenie się czego ludzie chcą, obiecanie im tego, czego chcą, a następnie, i tu jest problem, wygaszenie oczekiwań. I to jest moje pytanie, które stawiam publicznie i szczerze mówiąc, boję się odpowiedzi. Bo ja nie ukrywam, że ja uważam, że myśmy, w to znaczy myśmy, politycy, bo żadnego referendum nie było. Ja się na nic nie zgadzałem, ty zdaje się, że też nie. Politycy tą nadmierną pomocą dla Ukrainy przesadzili i wpędzili nas w koziruk. Ukraińcy, dostając więcej niż mieli prawo oczekiwać i niż oczekiwali, zaczęli mieć rozdmuchane oczekiwania i teraz zamiast wdzięczności mają jeszcze większe oczekiwania, a nie mając zrealizowanych tych oczekiwań, no reagują agresją. Bo oczywiście Ukraińcy nie mam na myśli pojedynczych Ukraińców, ludzi z narodu ukraińskiego, tylko polityków Ukrainy, Ukraińców jako, nar, jako kraju, tak? Mówię tutaj właśnie o politykach ukraińskich, takich, którzy na przykład stawiają nas w jednym szeregu z Rosją w kontekście kwestii zboża z Ukrainy, czy którzy mówią o jakichś tam odwetach na, na naszym narodzie, prawda? Także takie bym powiedział, dość, dość, no, dość nieciekawe sytuacje, prawda? I teraz powiem szczerze, że. Albo no, 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 władowali nas coś takiego. I powiem szczerze, że ja mam takie wrażenie, że pan Jakubiak został wysłany przez pis. To jest moja prywatna opinia. Moje prywatne wrażenie, nie mam na to żadnych dowodów. Pan Jakubiak jak, jako człowiek kojarzony z pisem, a został wysłany przez Pis, żeby sprawdzić. Jak to będzie dalej? Czy ludzie powiedzą panu Jakubiakowi, panie Jakubiak, pan sobie przypomni, co żeś pan mówił jeszcze miesiąc temu, półtora miesiąca temu, dwa miesiące temu, rok temu? Przeproś pan i zniknij. Czy też pan Jakubiak na mówieniu tego, co mówi, zyska popularność? Ludzie zaczną mówić brawo, brawo. Jakubiak mówi jak jest. Jakubiak, druh nasz. Jakubiak, bohater. Biorąc pod uwagę, jakie komentarze zbiera ten filmik na Twitterze. Pan Jakubiak raczej zostanie okrzyknięty bohaterem narodowym. A to oznacza, że PiS dostanie informacji. Jeśli zaczniemy, w sensie pisowcy, jeśli zaczną nagle mówić tak jak pan Jakubiak, to nikim nie przypomni, co mówili wcześniej pół roku temu, rok temu. Tylko, powiedzą, no super, wspaniały PiS będzie bronił Polski przed niewdzięcznością ukraińską. No i to robią na pewno pod wybory, na stówę. Robią to dlatego, bo wiedzą jakie są nastroje społeczne, podobnie jak wszystkie inne partie. Wszystkie, moim zdaniem. No i mówią to, co ludzie chcą usłyszeć, żeby ci ludzie na nich zagłosowali. Ale ponieważ PiS wyjątkowo mocno szedł w te... Przekazywanie Ukraińcom gigantycznych naszych pieniędzy, zrównywanie ich w prawach z Polakami, w dużej części, wszelkie prawo do przywilejów socjalnych, prawo do leczenia się na nasz koszt cała masa praw, tak? E, jednocześnie gigantyczne przepływy finansowe również na Ukrainę. Prawda? Ta słynna wypowiedź pana Morawieckiego, że tam też są ludzie i muszą dostawać pensje. Tam ileś miliardów wtedy poszło na tą Ukrainę, nie? Rozbrojenie polskiej armii w celu zapewnienia um, uzbrojenia dla Ukrainy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? I że, że, że po prostu nie muszą sprawdzić, ale wszyscy politycy mają. To samo. Wiedzą, że ludzie są już zmęczeni, wiedzą, że ludzie są wkurzeni, wiedzą, że niewdzięczność ukraińska spowodowała to, że większość Polaków chciałaby, żeby natychmiast przestać Ukrainie pomagać, a najlepiej to jeszcze, żeby im zabrać część tego, co dostali. No, stara, stara zasada, tak? Dajesz coś komuś, ktoś wybrzydza, no to mu zabierasz. Proste. Eee... Takie są nastroje społeczne. Nie mówię, że to by było słuszne, nie mówię, że to by było dobre. Mówię, że tego są ludzie. A politycy uwielbiają gadać to, czego, co ludzie chcą usłyszeć, żeby na nie głosowali. I, żeby nie było wątpliwości, to nie jest jedyna akcja tego typu, która jest w chwili obecnej grana. Kojarzycie, drodzy Państwo, Lewicę. Taka partia. E, zwana przeze mnie często socjalistami ideowymi. W przeciwieństwie do PiSu, czyli do socjalistów <laughs> ekonomicznych, gospodarczych, czyli tam te rozdawnictwa, 500+, plus i inne tego typu rzeczy. No tutaj mamy do czynienia z socjalistami, socjalistami ideowymi, prawda? No i ci socjaliści ideowi, którzy głoszą, że um, każdy człowiek jest sobie równy i nikogo nie można dyskryminować, żądali jeszcze większego zamordyzmu w czasie zarazy, niż wprowadzał PiS. To no, bo ostatnio im nawet wyciągnęli ludzie na Twitterze, nie? Ja też im ostatnio to przypominałem na vlogach. Zachęcam, żeby się zapoznać, prawda? No, zresztą już klasyk słynny, słynna wypowiedź pana Biedronia. Lockdown dla niezaszczepionych natychmiast. Czyli pan Biedroń żądał, żeby ludzi, którzy nie przyjęli dobrowolnie preparatu, uwięzić w domach i to natychmiast, bo pan Biedroń tak chce. Który jednocześnie uważa, że nikogo nie wolno dyskryminować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie jedna wielka hipokryzja. No, i teraz, drodzy Państwo, ta, ta lewica zaczyna się odcinać. Zaczynają robić rzeczy, które sugerują, że oni segregacji sanitarnej to oni nie chcieli. Że oni za mordyzmu covidowego nie chcieli, i że w zasadzie to oni się temu sprzeciwiają. Nie wierzycie, to przejrzyjcie sobie playlistę komentator, bo niedawno robiłem na ten temat vlogi. Tak, dalej. Ale żeby tam nie być gołosłownym, to PiS też tutaj ma bardzo dużo yy, za uszami. Przecież pan Morawiecki wprost się przyznał, że pan Niedzielski został yy, zdymisjonowany ze względu na wybory. Że po prostu źle się kojarzy, i tak dalej, i tak dalej. Wprost pan Morawiecki to powiedział na konferencji prasowej, chociaż ja bym to konferencją prasową nie nazwał, bo to raczej wystąpienie do mediów. No, konferencja prasowa sugeruje, że no, media mogą zadawać pytania. Tutaj pan Mateusz Morawiecki powiedział, co chciał, a potem sobie wyszedł, tak. No, to, no ale, powie, ale powiedzmy to wezwanie prasowe, tak? No, pan Morawiecki tam przyszedł, powiedział, co chciał, poszedł. No i powie wprost, że pan Niedzielski został wy, wy, wywalony ze stanowiska, znaczy formalnie sam odszedł, z honorami. Są już pewne pierwsze przecieki, gdzie się pojawi. No, krzywda mu się nie stanie, tak się, tak się, tak się wyrażę. No i ale, że to jest pod wybory. No i tutaj ta akcja z panem Niedzielskim bardzo fajnie pokazuje, jak bardzo pisowcy... Liczą na to, i chyba im się udaje, że ludzie po prostu mają piorusko. E, e, piorusko krót, krótką pamięć, nie? Dlaczego? To bo ta nowa minister zdrowia to jest jeszcze większa zamordyska i segregacjonistka niż ten pan niedzielski. Ja przypomniałem, jej wywiad w telewizji Republika ze stycznia 2021, czyli na miesiąc przed poluzowaniem obostrzeń, gdzie ona wprost mówiła, że powinno być jeszcze większe obostrzenia, jeszcze większa dyskryminacja i była wprost za ustawą segregacyjną. Wręcz lobbowała za nią. Ona była jeszcze gorsza od niedzielskiego. Także. Szanse na to, że ta pani wprowadzi w Polsce jakiś oddech normalności w związku z zarazą, są po prostu zerowe, one po prostu nie istnieją. Wzięli jeszcze większą zamordyskę, ale ponieważ no, ludzie nie pamiętają, co ona tam mówiła, to to prawdopodobnie przejdzie. I to prowadzi do konkluzji, która jest jednocześnie moją największą obawą. Bardzo się boję, że politycy, wszyscy z każdej jednej partii politycznej, która aktualnie jest w Sejbie, wzięli sobie do serca ten cytat z Mateusza Morawieckiego, który już wcześniej mówiłem, czyli że, um, czyli że y, kluczem do zwycięstwa jest słuchanie się w głos ludu, dowiedzenie się, czego ludzie chcą, obiecanie im tego i ostatnie potem wygaszenie oczekiwań. Czyli ja się bardzo boję, że teraz przed wyborami wszyscy będą przedkładać interes Polski nad interes każdego jednego państwa, ale zaraz po wyborach to by się dowiemy, że no nie, jednak, jednak to ktoś tam za nas walczy i naszym interesem jest jednak to, żebyśmy tutaj może nawet włączyli się do walki po jego stronie, może nawet go wsparli, bo, bo tak po prostu trzeba. Bo to jest jednak w naszym interesie. Czyli zaczną gadać jeszcze bardziej hardkorowe rzeczy, niż gadali dwa miesiące temu. Zupełnie odwrotne niż te, które mówię teraz. Podobnie w kontekście zaraz. W chwili obecnej praktycznie wszystkie partie, jedna przed drugą, odżegnują się od segregacji sanitarnej, od tych strasznych rzeczy. Teraz praktycznie wszyscy byli przeciwko przymusowi szczepień. Praktycznie wszyscy byli przeciwko lockdownom, praktycznie wszyscy byli przeciwko, przeciwko ograniczeniom i tak dalej. Kurde, ciekawe dlaczego one przeszły. Skoro wszyscy byli przeciw, nie? Natomiast, jak przyjdzie kolejna zaraza, a wiele wskazuje na to, że przyjdzie już za kilka góra, kilkanaście miesięcy, znowu nam powiedzą, no nie, jednak musimy. Musimy, nie ma wyjścia. I to jest naprawdę przerażające. Również dlatego, że jeśli zrobią nam twarde przedstawienie wajchy, jako człowiek, który patrzy na polską scenę polityczną, mam wrażenie, że nam Polakom, bardzo mocno pamięć się pogarsza po trzech miesiącach, po pół roku to już tak ostra amnezja, po roku mało kto pamięta. To też oczywiście jest różnie dla zwolenników różnej partii politycznej, ale generalnie praktycznie każda partia polityczna tak ma, i praktycznie każda partia polityczna to wykorzystuje. I znowu Konfederacja. Ostatnio pięknie Krzysztof Bosak, ażbym mu brawo bił, pocisnął w studiu bodajże Polsatu Ministerstwo Obrony Narodowej yy, i, i pisowi, że uwaga, PiS uchwalił ustawę o obronie ojczyzny i że ta ustawa o obronie ojczyzny jest fatalna i że przez to jest cała masa różnych rzeczy. To i Krzysiu Bosak ma świętą rację. Poza jednym, jednym no, nieścisłością. To nie tak, że PiS uchwalił tę ustawę. To wszyscy posłowie w Sejmie, również on, ją uchwalili. Drodzy Państwo, wiecie ilu posłów głosowało przeciwko ustawie o obronie ojczyzny? Żaden. Wszystkich 460 posłów żaden nie zagłosował przeciw. Niektórzy zatrzastali się w kiblu. Niektórzy głosowali i nie przyszli, nie? To się mówi zatrzastał się w kiblu. Niektórzy wstrzymali się od głosu, ale żaden nie zagłosował przeciw. A wiecie jak głosował Krzysiek Bosak? Za. Wykorzystuje to, że to było półtora roku temu, prawie nikt nie pamięta. Dalej. Krzysiu Bosak jest bardzo sprytnym politykiem i wie, że duża część ludzi jest... Mało inteligentnych i że można ich łatwo szukać. Jak to zrobiono? Zrobiono to tak, że poza tą ustawą o obronie ojczyzny, tą, tą, tym głosowaniem, w którym się ważyły losy, przejdzie, nie przejdzie, za, nie za, i tam nikt nie zagłosował przeciwko, wszyscy zagłosowali albo za, albo nie głosowali wcale, albo, byli przy, albo wstrzymali się od głosu, były również inne głosowania dotyczące tej ustawy. Między innymi poprawek do tej ustawy również. Później głosowanych, drodzy państwo. No i przy tych poprawkach, to no rzeczywiście przy niektórych tych poprawkach Konfederacja była przeciw. Aha, ale to nie oznacza, że, ale to nadal oznacza, że oni poparli tą ustawę, tylko gdzieś tam były jakieś poprawki, przeciwko którym oni byli, rozumiecie? No ale już ich elektorat, który w tym wypadku mało różni się od elektoratu innych partii, jest po prostu ściśle za, zaślepiony łyka tą ściemę, która wychodzi z ich kręgów spin doktorskich, z ich grup, tam ich rozprowadzacze polityki im to podrzucają. Zobacz, masz tu, taki woźniak to, to kłamca jest. Przecież Bosak głosował przeciwko tej ustawie o obronie ojczyzny i tam jest jakieś tam głosowanie sejmowe, gdzie on tam głosował, jeśli to on, bo nie ma według nazwisk, tylko jest według, że tam konfederaci, yy, że tam głosował przeciwko jakiejś poprawce. Natomiast to głosowanie o ustawie o obronie ojczyzny dokładnie zapamiętałem. Żaden z tych polityków nie głosował przeciw. Żaden. A mnie to wyjątkowo mocno dotknęło, bo ta ustawa jest wyjątkowo świńska, bo według tej ustawy o obronie ojczyzny, przeciwko której byłem od samego początku i przeciwko której głośno mówiłem, że jest po prostu straszna, między innymi ta ustawa wprost mówi, że Twoje życie jest mniej ważne od, od życia, nie wiem, Dziambora, Sośnierza, Krzyśka Bosaka, ale także pana Czarzastego, pana Morawieckiego czy kogokolwiek innego. Politycy, którzy de facto zrobili z każdego z nas mięchu armatnie, bo ta ustawa tak się powinna nazywać ustawa o mięchu armatnim, jednocześnie sobie wpisali w tą ustawę, że ich przymusowy pobór nie dotyczy. Każdego z nas, również panie można w określonych sytuacjach przymusowo wcielić do woja. Więcej. Tych ludzi, którzy już przeszli kwalifikację wojskową, czyli mają nadane, nadaną kategorię wojskową, już teraz można przymusowo wcielić do wojska. Procedura jest bardzo prosta, była już przeprowadzana w Polsce w praktyce. Najpierw, najpierw, taki, bo najpierw przychodzi wezwanie na ćwiczenia obowiązkowe, nie stawisz się to kara, łącznie z odsiadką. Stawisz się, to po takich ćwiczeniach obowiązkowa przysięga. Nie złożysz tej przysięgi, idziesz siedzieć. Złożysz ją, no to jesteś już żołnierzem po szkoleniu. I teraz znowu pisowska, bardzo ciekawa um, sposób ogłupiania ludzi. Pis mówi, dobrze, ale na takie ćwiczenia wzywają tylko rezerwistów. I kłamiesz, jak nie jesteś rezerwistą, nie masz się czego bać. Tak. Tylko, że zmieniono w tej ustawie yy, definicję rezerwisty. Kiedyś rezerwistą był człowiek, który był w wojsku i ma stopień wojskowy. Na przykład szeregowiec, sierżant, ktokolwiek. Teraz rezerwistą jest każdy, kto przeszedł mm, tą niesegregację wojskową, tylko kategoryzację wojskową. Rozumiesz? Według tej nowej ustawy, mogłeś nigdy w życiu nie być w wojsku i jesteś rezerwistą. To pokazuje, jak się głupia ludzi, bo właśnie bardzo często bardzo często jest tak, że się słyszy, ale przecież do wojska teraz to na ćwiczenia biorą tylko rezerwistów. Tak, ale zmienili definicję rezerwisty. Rozumiecie? Bardzo często się słyszy, ale on był przeciw tej ustawie, ale nie w tym głosowaniu, które było istotne był przeciwny jakiejś tam poprawce. To jest zasadnicza różnica i tak się nas ogłupia. I idąc do brzegu, bardzo się boję, że tak jak teraz to przestawianie wajchy w sprawie Ukrainy, w sprawie zarazy, trwa tak 2-3 miesiąca. Najpierw jakby nie było tych efektu, tych aspektów takich turbo-proukraińskich, teraz już zaczynają się powoli głosy takie nawet antyukraińskie wśród tych głównych polityków. Tak, ale i to jest trwa, to jest rozłożone w czasie. Więc tutaj ten efekt amnezji bardzo dobrze działa na korzyść polityków, ale jestem przekonany, że po wyborach będzie twarde przestawienie Wajchy. Tak jak mam coś czuję, że mało czasu zostanie, że wprowadzanie ewentualnego sanitaryzmu po wyborach zacznie się na tyle szybko, że nie dadzą rady zrobić tego, przeprowadzić tego procesu kwartalnego do półrocznego. Tak szybko nam powiedzą ewentualnie, że wchodzimy w konflikt na Ukrainie, bo jest to dla nas korzystne, bo musimy, bo Ukraina jednak walczy za nas. Jednak pokonanie Putina jest dla nas tak ważne, że jak to mówił Patryk Jaki, który już pewnie teraz zapomniał teraz znowu jest antyukraiński chyba. Yy, Patryk Jaki, pamiętam, mówił: Mam to nagrane. Jak mówił, że. Mamy do wyboru albo walczyć yy, z Rosją na terenie Polski, albo walczyć z Rosją na terenie Ukrainy. No i że przecież, oczywiście, jest lepiej walczyć na terenie Ukrainy. No, ja to od początku mówiłem, że to jest fałszywy wybór, że najlepiej jest w ogóle nie wchodzić w jakąkolwiek wojnę, czy to z Rosją, czy Niemcami, czy Stanami Zjednoczonymi. No, wojna jest zawsze zła. Należy w nią nie wchodzić, ale tam była taka fałszywa narracja, i wtedy ona przechodziła. I do rzeczy. Ponieważ będą mieli dużo krótszy czas, to jestem przekonany, że wprowadzą daleko idące za Żeby kłamstwo polityczne mogło przejść, trzeba uciszyć ludzi, którzy mogą mi obnażyć. I dlatego na przykład Konfederacja jest jawnie wroga wobec mnie, no bo dużo ich elektoratu mnie słucha, no i ja obnażam ich kłamstwa. Ja obnażam kłamstwa kompletnie każdej jednej partii politycznej, ale na przykład Lewica ma to bardziej gdzieś, bo Ilość ludzi o poglądach lewicowych, których mnie oglądają, to jest około 17%. Robiliśmy badania, znam poglądy polityczne mniej więcej mojej widowni. A jest kilkanaście procent to jest lewica. W związku z tym, jak ja obnażam kłamstwa lewicy, to to lewicy mało szkodzi. Natomiast jak ja obnażam kłamstwa PiSu i Konfederacji, o to to im dość mocno szkodzi. Dlatego zwłaszcza Konfederacja, która uważa mnie za swój zasób. I uważa, że ich, że moim obowiązkiem jest ich wspierać, nie może tego przeżyć. Nie? I tacy ludzie jak ja, ale nie tylko ja, muszą być, od, muszą być uciszeni, żeby na szybko dało się ludziom wcisnąć kit. Mówiąc krótko, teraz, teraz mówią o Ukrainie to, co mówią, a, a powiedz, i tak będą mówić, powiedzmy, do, dzień przed wyborami, a piętni po wyborach powiedzą, jednak idziemy na wojnę. No to wtedy, gdyby tacy ludzie jak ja mogli mówić, no to byłby bunt społeczny, bo by było słuchajcie, no ale jak to tak to? Przecież, yy, przecież, przecież tutaj no, przypomniano by ludziom, co jeszcze wcześniej mówili, tak? Jeśli do przedednia wyborów będą mówić, że segregacja sanitarna jest zła, a miesiąc po wyborach powiedzą, słuchajcie, musimy jednak zrobić segregację sanitarną, no to przecież tacy ludzie jak ja będą mocno krzyczeć, słuchajcie, zobaczcie, co mówiliście. Ale jak tacy ludzie zostaną uciszeni, to to przejdzie. I dlatego się bardzo boję tego, co będzie zaraz po wyborach. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Liczę trochę na to, że będą chcieli jeszcze mieć dobry wybór, dobry wynik w wyborach samorządowych i w wyborach do Europarlamentu, a te przecież już niedługo. Przecież wybory samorządowe to jest chyba marzec, a wybory do Europarlamentu jakoś koło wakacji. Więc sezon wyborczy przed nami, no ale może być nieciekawie, także. Drodzy Państwo, zwracam Waszą uwagę na te procesy, które się dzieją, żebyście też mogli sami zauważać, sami rozumieć, na wypadek, gdyby mnie jednak zabrakło. Także na wszelki wypadek miło było z Państwem się widzieć, miło było do Państwa mówić. To był honor mówić do Państwa i być słuchanym. Nawet jeśli się Państwo ze mną nie zgadzaliście, nawet jeśli Państwo mnie krytykowaliście, nawet jeśli Państwo pisaliście jakieś nieprzychylne rzeczy w komentarzach, to dopóki nie było to kłamstwo jakiejś partii politycznej, najczęściej konfederacji, to było to zawsze bardzo, bardzo miłe. A trollami, bezmózgimi jakiejś partii, jak się jakoś nigdy nie przejmowałem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!